jego gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, jest państwa i moim gościem w naszym warszawskim studiu. Kłaniam się nisko, panie ministrze. Dzień dobry, witam państwa, witam panie redaktorze. Najważniejsze pytanie na początek. Co przyniósł święty Mikołaj? Tutaj muszę zapytać żony, bo święty Mikołaj zapewne odwiedził mój dom rodzinny. Także no dobrze, odwiedzi moją żonę. Jak się pan dowie, proszę dać znać, bo tam znać. Poważne sprawy wymagają wyjaśnienia. Wyjaśnienia wymaga to, o czym mówiliśmy również w faktach. Premier oskarża szefa PKP o to, że nie przekazuje mieszkań, terenów, przepraszam, na pod Mieszkanie Plus. Ta sytuacja wskazuje wyraźnie na próbę sabotowania inwestycji. Jeżeli premier oskarża szefa PKP o to, że chce sabotować Mieszkanie Plus, to ten szef PKP powinien być zwolniony natychmiast, dobrze rozumiem? Panie redaktorze, proces przekazywania gruntów jest stale kontynuowany, nie ma tam żadnych opóźnień, a skąd to wiem? Czyli premier nie ma racji? Wiem, dlatego że odbywają się cykliczne spotkania między BGK Nieruchomości a zarządem PKP SA, w których bierze udział w tych spotkaniach pan prezes Krzysztof Nomiński. Uspokoi pan premiera, że, panie tak, premierze, uspokoi, nie ma pan racji. Tak, uspokoi nie tylko pana premiera, uspokaję także i mam nadzieję pana i wszystkich tych, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości, że coś jest nieakurat. O Mieszkaniu Plus jeszcze porozmawiamy, ale najpierw o tym, co równie ważne i co bardzo aktualne. Zagrożona jest polska potęga transportowa. 36 tysięcy firm. Ja nie wiedziałem, że aż tylu przewoźników mamy. 230 tysięcy pojazdów. Polska jest rzeczywiście potęgą nie tylko w tirach, ale w ogóle w transporcie tak, drogowym. Mamy największą część tego rynku transportu międzynarodowego, samochodowego w Europie. I chcą nas zamordować. Nasi przedsiębiorcy. I chcą nas zamordować, a pan na to patrzy ze spokojem. Nie, nie ze spokojem, na pewno nie ze spokojem. Jeżeli mówimy o tym, co wydarzyło się w Brukseli, tak. Bitwa się nie, to była jedna z bitew. Walka się nie skończyła, walczymy dalej z przepisami, którymi próbuje się wyprzeć naszych transportowców z rynku europejskiego. To powiedzmy naszym słuchaczom, że chodzi o dwie rzeczy. Po pierwsze o to, że nasi kierowcy będą zarabiali tyle, co kierowcy w Europie Zachodniej. Innymi słowy, siłą roboczą już, tańszą siłą roboczą już z nimi nie wygramy. A druga to ograniczenia w swobodzie poruszania się naszych aut po krajach Unii. To znaczy, jeżeli Polacy będą chcieli świadczyć usługi na przykład we Francji, czyli wozić towary z jednego miasta francuskiego do drugiego, to po trzech dniach po trzech takich kursach muszą przez pięć dni stać i czekać. Tak, to jest aresztowanie samochodu. Pan to rozpoczął, jest kabotaż, prawda? Tak, to jest kabotaż. Tak, pan rozpoczął od pytania dotyczącego kwestii socjalnych. Mhm. I tutaj z tym nie polemizujemy. Chociaż to wpływa na koszty działalności czyli przedsiębiorstwa. Natomiast się godzimy na to, żeby polscy kierowcy zarabiali tyle, ile kierowcy. Ale przecież polscy kierowcy w sumie według oświadczeń przedsiębiorców otrzymują bardzo porównywalne wynagrodzenia. Natomiast mówimy tutaj przede wszystkim o tym, że próbuje się wypchać na siłę naszych przedsiębiorców z rynku europejskiego, właśnie z Niemiec, właśnie z Francji. W poniedziałek minister Scheuer, Andreas Scheuer, minister transportu Republiki Federalnej Niemiec, powiedział takie zdanie. Drażni mnie, że na 20 ciężarówek na postoju w rejonie, w którym mieszkam, 18 ma rejestrację inną niż niemiecka. Pewnie większość polskie. Dlatego też Komisja Europejska, ani też żadne z państw starej Unii nie mogą podtrzymywać oto takiej narracji. Chcemy zmienić los kierowców. Nie. Chcą zmienić sytuację na rynku niemieckim, francuskim. Ale chcą wypchać polskie firmy litewskie, panie ministrze, ale historia węgierskie. O złych Niemcach i chciwych Francuzach oczywiście być może trafi do części z nas. Natomiast pytanie jest takie, co pan jako minister, co pan jako szef resortu robi po to, by to zmienić? Czy pan jest w stanie spojrzeć teraz w oczy, spojrzeć w kamerę, spojrzeć w oczy kierowcom i powiedzieć, panowie, za rok też będziecie mieli pracę? Za rok na święta też będziecie mieli pracę? Tak, jestem przekonany, że zrobimy wszystko, żeby tak właśnie było, żeby polscy przedsiębiorcy nie musieli likwidować firm, żeby nie musieli znosić sytuacji, w której ograniczają swoją działalność, bo tego się dzisiaj obawiają. Panie redaktorze, jesteśmy w stałym kontakcie z przedsiębiorcami. Kontakt im może nie pomóc, niestety. Tak, ale też podejmujemy przez ostatnie dwa lata bardzo szeroką ofensywę w Unii Europejskiej. Na razie zakończyła się ona porażką. W poniedziałek
poniedziałek 9 państw głosowało, w tym Polska, przeciwko tym propozycjom. Polska nie jest osamotniona, ale stara Unia, ale także i nowa Unia. Nie, przegrał transport europejski. Nie my przegraliśmy. Przegrały firmy transportowe Unii Europejskiej. Główna trasa kolejowa z Krakowa do Warszawy ma być dziś zablokowana. Podwykonawcy, czyli firmy, które pracowały na rzecz Astaldi, remontując drogę kolejową, szlak kolejowy z Lublina do Dęblina, nie dostali pieniędzy, są załamani, protestują. Opóźnienia pociągów się zwiększą. Co pan zrobi w tej sprawie? Oszacowaliśmy, że firma Astaldi nie wypłaciła podwykonawcom kwotę około 160 milionów złotych. Co możemy z tym zrobić? Stało się tak, że firma Astaldi zeszła z budowy linii kolejowej Kraków-Lublin na koniec września. Od początku października mamy 6 grudnia. Mamy 6 grudnia. Wypłaciliśmy już 70 milionów złotych przedsiębiorcom, podwykonawcom. Wypłaciliśmy, korzystając z gwarancji finansowych, które Astaldi złożyło. Uruchomiliśmy gwarancję. 60 milionów. To dlaczego protestują? Dlaczego nikt te pieniądze nie dostał? 69 milionów, panie redaktorze, dokumenty na 69 milionów są badane. Upłynęło 3 miesiące. Wypłaciliśmy ponad połowę zobowiązań generalnego wykonawcy firmy Astaldi. Mało tego. Te firmy zbankrutują. Proszę pamiętać, Proszę pamiętać, że przed laty przedsiębiorcy czekali miesiące, lata na to, żeby wypłacono im pieniądze. Czyli chcecie, żeby zbankrutowały tak jak tamte firmy? Nie chcemy, żeby zbankrutowały. My musimy zbadać dokumenty. My nie możemy publicznego grosza wypłacić tylko dlatego, że przychodzi przedsiębiorca i mówi, należą mi się pieniądze, bo Astaldi mi nie wypłaciło pieniędzy. Nie państwo polskie. Astaldi, generalny wykonawca, nie wypłacił mi pieniędzy. Mówimy, przynieś dokumenty, połóż je na stole, wypłacimy pieniądze. Proszę bardzo. O tym, dlaczego rosną opóźnienia w PKP, opóźnienia pociągów, porozmawiamy w internetowej części rozmowy. A ja jeszcze chcę spytać o jedną rzecz, może mniej ważną, ale dla mnie bardzo ciekawą. Panie ministrze, pan 2 lata temu obronił pracę magisterską. Moje gratulacje. Dziękuję. Będąc ministrem. Dlaczego pan nie chce ujawnić tytułu tej pracy? Panie redaktorze, praca magisterska, moje studia, to jest wypełnienie zobowiązań wobec moich rodziców. To jest mój prywatny... Tak jest. A to jest spełnienie moich prywatnych deklaracji i obietnic, które złożyłem kiedyś, już dzisiaj nieżyjącym rodzicom. I proszę pozostawić to w sferze mojej wyłącznie bardzo prywatnej. Bardzo chętnie, ale niestety nie mogę, dlatego że Wojewódzki Sąd Administracyjny we wrześniu tego roku nakazał panu, panie ministrze, odtajnienie tej pracy. Dlaczego pan nie chce ujawnić? W końcu to piękne. Zostałem magistrem po latach. Myślę, że przyjdzie czas, że porozmawiamy o tym, jaka jest zawartość tej pracy i bardzo chętnie porozmawiam nie tylko o pracy magisterskiej, ale również o pracy licencjackiej, bo wiem, że jest bardzo ciekawa. Społecznej Akademii Nauk, że jest bardzo na tej samej, na której Stanisław Gawłowski zrobił doktorat. Panie redaktorze, na wielu różnych uczelniach obroniono nie tylko doktoraty, ale też habilitację. Kiedy pan ujawni tę pracę? Panie redaktorze, że przyjdzie taki czas na temat zawartości minister tej pracy Andrzej porozmawiamy. Minister Andrzej Adamczyk, proszę państwa, nie chce nam powiedzieć, kiedy ujawni pracę. Nie tylko magisterską, ale także i licencjacką. Ani nawet nie chce powiedzieć, co studiował. Także może, magisterską, jak być licencjacką. Może w sprawie opóźnień w kolejach będzie nieco bardziej wymowny. O tym na rmf24.pl i winteri.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. No to dobrze, to skoro pan nie chce mówić o swoich sukcesach akademickich, to porozmawiamy o pańskich sukcesach ministerialnych. W 3 kwartale tego roku opóźnienia PKP wzrosły do, oni się chyba założyli z losem, 33,3, czyli dokładnie co trzeci pociąg, równo co trzeci pociąg był w Polsce opóźniony. I uwaga, to jest o tyle fantastyczna informacja, że to co roku rośnie, czyli coś w PKP rośnie, rosną opóźnienia. W 1 kwartale było 25%, w 2 kwartale 32%, a teraz 33,3%. A jeszcze zima przed nami. Do ilu dojdziecie? Do 50%? To nie są dobre informacje nie tylko dla podróżnych, to nie są dobre informacje dla nas. Ja przyjąłem nie tylko ze zdziwieniem, ale z towarzyszącą mi jeszcze inną reakcją, którą tutaj nie nazwę w studio, bo jesteśmy na live'ie. Przyjąłem tę informację bardzo źle.
Otóż, ale... Co pan z tym zrobił, panie ministrze? Mogę powiedzieć. Podjęliśmy bardzo szerokie starania, aby sytuację zmienić. Minister Andrzej Bittel, mój współpracownik, wiceminister odpowiedzialny za sprawy kolei w resorcie, praktycznie codziennie, czy co najmniej kilka razy w tygodniu spotyka się z szefostwem PKP Intercity, albo szefostwo PKP Intercity zdaje relacje, jakie podejmuje działania naprawcze i co wiemy. Wiemy, że już w listopadzie sytuacja uległa poprawie. Jestem przekonany, że w kolejnych miesiącach tak będzie. Otóż życie składa się, panie redaktorze... pociąg w Polsce się spóźnia. Pan mówi ze spokojem, Nie, ja nie mówię tego ze spokojem. Na pewno nie mówię tego ze spokojem. Wiemy, że opóźnienia pociągów spóźniają się z powodów różnych przyczyn. Są to często przyczyny losowe. Ja wiem, przyczyny ale techniczne. Niezależne od kolejarzy, ale także jest tam kwestia organizacji pracy i to musimy poprawić, to musimy naprawić. Gdyby was zasypał śnieg, ale zdaje się, że w sierpniu nie mieliśmy szczególnych śnieżyc, to ja bym to zrozumiał. Gdyby was powódź spotkała, ale zdaje się, że akurat lato mieliśmy dość suche w tym roku, to ja to też bym zrozumiał. Ale na Boga Świętego, w najspokojniejszym sezonie macie co trzeci pociąg opóźniony, a pan mówi, no jesteśmy tym zirytowani, rozmawiamy z szefosem PKP, na zbitą twarz by mi wyrzucił z roboty. To powiem panu tak, że gdybyśmy przejęli nowoczesny tabor od poprzedników, nowoczesne pociągi... Gdybyśmy przejęli od poprzedników, nie wymieniam nazwy stronnic politycznych, nowoczesne pociągi, bezawaryjny tabor kolejowy, nowoczesny system sterowania ruchem, to dzisiaj bym się spalił ze wstydu, gdyby pan mnie zapytał, dlaczego pociągi się spóźniają. Pan wie, jaki jest średni wiek taboru kolejowego w Polsce? Wie pan, czy pan widział ten tabor, który najczęściej ulega awariom? To są kilkudziesięcioletnie pociągi. Uruchomiliśmy program taborowy. I tutaj powiem. Oczywiście, ludzie, 7 miliardów czego złotych. Chcecie? 7 miliardów co złotych. Program PKP, taborowy jest uruchomiony. 7 miliardów złotych PKP Intercity przeznaczyło na zakup nowych pociągów, nowych lokomotyw pociągu, do 2023 roku. To się spóźnia. Przebudowujemy pociągi. To się niech państwo pocieszą tym, że program taborowy jest. No, to powiedział pan minister w radiu. Panie redaktorze, równie dobrze można zapytać, dlaczego część dróg samorządowych nie posiada nawierzchni asfaltowej. Panie ministrze, ja mam jedno... Dlaczego? Nie nakładano środków finansowych na to, nie łożono na to, żeby poprawić ich stan. Już się zamienia się w słuch. Nie, ja mam tylko jedno pytanie. Panie ministrze, po trzech latach rządów w ministerstwie, pan mówi, że macie stare pociągi, stary tabor. Ja to wszystko pojmuję. Kupujemy nowe. Zamówiliśmy modernizację, przecież modernizujemy wagony. Przecież mówiliście, że wystarczy nie kraść. To trzeba było kupić te nowe wagony i przestać mi mówić, że po trzech latach Platforma zostawia stary wagon. Ale nowego wagonu nie można kupić tak, jak kupuje przez się... Przez 3 lata można. Nie można kupić tak, można, jak kupuje się samochody w salonie samochodowym. Przypomnę, zamówiliśmy dziesiątki modernizacji i realizujemy dziesiątki modernizacji użytkowanych pociągów, panie ministrze. Mało tego, zamówiliśmy konkretne pociągi, przejmujemy te pociągi, wprowadzamy je do... Czy to jest dla gości, którzy nie pozwalają zadawać pytania? To jest pytanie do realizatora. Jeśli jest, to ja tam zaraz skorzystam z guziczka. Panie ministrze, naprawdę... Dobrze, ja się teraz nie będę odzywał. To jedno proste pytanie. Panie ministrze, o tym, jak pan modernizuje, świadczy najlepiej historia, drobiazg, ale bardzo symptomatyczny, z Wi-Fi w Pendolino. Otóż umowę na to, by tam wreszcie znalazło się Wi-Fi, podpisaliście 28 sierpnia tego roku. Na Boga Świętego, co robiliście przez 2,5 roku? Patrzyliście, że nie ma internetu? Otóż pamięta to pan to stare powiedzenie, już tak wyświechtane, do tanga trzeba dwojga. Jeżeli firma, która sprzedała nam Pendolino, w ramach gwarancji nie zgadzała się na warunki umowy takie, a nie inne związane z montażem Pendolino,
to montażem internetu w Pendolino, to co mieliśmy zrobić? Przydusić, przymusić producentów? Przydusić, robiliśmy przymusić. Wszystko, żeby tak się stało i w końcu udało się to dopiero w połowie tego roku. Dwa i pół roku. No dobrze. Pan jest najbardziej bezradnym ministrem w historii polskich gabinetów po 89 roku. Dlaczego Unia Europejska się panu nie zgodziła to i ja transportowców to ja mam prośbę do pana. To ja mam prośbę do pana, panie redaktorze. Pendolino się panu nie zgodziło i nie ma internetu. To ja mam prośbę do pana. Czy może mi pan obiecać, że zaprosi pan do tego studia producentów pociągu Pendolino? Nie, i zapyta nie pan, zaproszę. Dlaczego ponad dwa lata nie chcieli podpisać umowy na warunkach standardowych, panu, jakie żeśmy proponowali. Ale jedno jest pewne. Obiecałem pańskiemu koledze redakcyjnemu, który sprawozdawcy w Sejmie, który często pytał mnie przed bez mała rokiem, kiedy będzie internet w Pendolino. I powiedziałem jasno i wyraźnie, pierwsze pociągi z internetem, pierwsze Pendolino będą jeździły w 2018 roku. I słowa dotrzymuję. Tak, w grudniu będą jeździły. No wie pan, jest 6 grudnia, zdążycie będą jeszcze? Będą wyjeżdżały kolejne pociągi od grudnia, tego żeby roku. Sprawa jasna. Oczywiście, bo przecież nie możemy wyłączyć z eksploatacji kilku pociągów, fenomenalny sukces kilku pociągów tego Pendolino. Nie możemy wyłączyć z eksploatacji kilku pociągów Pendolino, żeby zainstalować tam tylko i wyłącznie Wi-Fi, Wi-Fi. Więc, panie redaktorze, tutaj słowa dotrzymaliśmy. Nie. I jeszcze raz, ale jeszcze raz powtarzam, nie mogliśmy zmusić gwaranta, który panie wyprodukował pociąg. Pan nic nie może, no. No dlaczego nie pan może? Pan nic nie może. Przepraszam, no jak, no. Pamięta pan, zdaje się, to... Będziemy w grudniu już mieli internet w pierwszych pociągach. A niech pan przypomni polityka, który mówił, że jest pan premier nic nie może Tusk i pan wójt wszystko mogę Obajtek. Pamięta pan, który polityk tak mówił? Nie pamiętam. A ja pamiętam. Jarosław Kaczyński. Więc i mamy teraz ministra nic nie mogę dlaczego? Adamczyka. Dlaczego pan tak mówi? No bo pan budujemy, zakupiliśmy świetnie kolejne pociągi, modernizujemy, remontujemy użytkowane teraz wagony kolejowe, wagony osobowe. Panie ministrze, kiedy będzie dokończona autostrada A1 z Gdańska do granicy czeskiej, bo jakoś przetarg, który w listopadzie tego roku, czyli chwalić Boga parę tygodni temu, ogłosiliście, no, będzie trzeba powtórzyć, dlatego że żadna z firm nie zgodziła się za te pieniądze wybudować 24 km autostrady z Piotrkowa do Kamieńska. Zaproponowaliśmy kwotę, która mieściła się w granicach kosztorysu inwestorskiego. Według wycen obowiązujących. Wie pan, że koszty materiałów budowlanych wzrosły dramatycznie? Nie dramatycznie. Wzrosły, owszem, ale nie dramatycznie, panie redaktorze. Koszty pracy wzrosły. Udział pracy w robocizny, takiej bezpośredniej, fizycznej w budowie drogi jest minimalny. Proszę mi ufać. Natomiast przygotowujemy. Proszę mi powiedzieć, kiedy będzie ta autostrada? Przygotowujemy kolejny przetarg, mamy nadzieję. Kiedy będzie gotowa ta autostrada? 2023, jeżeli cały proces przetargowy się upowiedzi. 2022-2023. W 2023 roku, czyli chwalić Boga za 5 lat będzie gotowa autostrada. Jeżeli nie znalazł się kontrahent, który zechciałby ją wybudować, więc kolejny raz ogłaszamy. 2023. Kolejny raz ogłaszamy, zapraszamy do współpracy. To możecie nawet na koniec waszej drugiej kadencji z tym nie zdążyć, jeśli was ludzie wybiorą. Na pewno autostradę A2 wybudujemy, bo nie będziemy czekali z nią 8 lat. A1. Pamięta pan, kiedy miała być ta droga wybudowana? Ja według naszych poprzedników? Na euro oczywiście. Na euro 2012. Ale nikt nie ma przypomnieć, od ilu lat pan jest ministrem? Od 3 lat. I ani kawałka więcej te autostrady A1 pan nie oddał do użytku, panie ministrze. W przyszłym roku oddajemy obwodnicę Częstochowy. Jeśli pan będzie ministrem wtedy, to może ale pan na pewno, odda. Ale na, bez względu na to, co się będzie działo z każdym z nas, na pewno w przyszłym, ze mną przede wszystkim, w przyszłym roku na pewno panie oddamy ministrze, obwodnicę Częstochowy. Panie ministrze, nie ma pan takiego poczucia, bo to jest kolejna obietnica, 5 miliardów premiera Morawieckiego, obwodnica Częstochowy, ministra Adamczyka. Panie ministrze, wygodniej jeździ się po drogach niż po obietnicach. Tak, mam tego świadomość, zdaję sobie z tego sprawę. Oddajemy kolejne setki kilometrów dróg ekspresowych. Jakie setki kilometrów? Gdzie ma pan te setki kilometrów, które pan oddaje? Proszę powiedzieć konkretnie, to ja chętnie się przejadę. Jechaliśmy ostatnio z trójką?
S3-ką. Tak. A gdzie konkretnie mieliśmy? Bo S3, proszę pana, tam tylko mały, tam do... tylko mały kawałek wam został. No nie mały, to nie mały kawałek, panie redaktorze. I to były te setki kilometrów? Nie tylko na S3. To były te setki kilometrów? Tam ile to było? 30 kilometrów czy 40? Nie tylko na S3. Nie tylko to są te setki kilometrów, które pan realizujemy widzi. Via Carpatię, mamy nic w umowach pan... w budowie Via Baltica. Proszę pana, to są te wszystkie drogi, które pan buduje na razie na papierze. Nie, albo nie na ekranie papierze. Komputera. Nie, nie na ekranie komputera. Niech, a kto nimi przejechał gotowymi na Boga Świętego? No ale zostaną wybudowane, bo przecież kiedyś trzeba przygotować projekt, pozwolenie na budowę, wejść na budowę. Panie ministrze, pan przez 3 lata nie był w stanie zrobić internetu, pojedziemy 17, żeby był internet pendolina i pan obiecuje setki pojedziemy kilometrów drogi. Z Lublina do Warszawy. Kiedyś tak. Platforma zaczęła te drogi. Ta-dam, ta-dam. Ta budowa dróg to sztafeta. Nie, tak. Po was nie będzie kto miał odebrać pałeczki, bo wszystko będzie w polu. Panie ministrze... Na pewno będzie pałeczka do odebrania. Gwarantuję panu i to ciężka, duża i trzeba będzie... Ciężka pała, tak, to rzeczywiście się tutaj trzeba będzie, trzeba będzie tak realizować i w takim rozmiarze inwestycji, jak my to robimy. Przez 2 lata swego urzędowania był pan również ministrem odpowiedzialnym za budownictwo i to tak. Chciałbym pewną klamrą spiąć naszą rozmowę i wrócić do tematu Mieszkanie Plus. Według raportu przygotowanego nie przez żadnego paskudnego platformerskiego eksperta, nie przez nikogo z Nowoczesnej, przez Józefa Orła, byłego posła Porozumienia Centrum, przyjaciela Jarosława Kaczyńskiego. Według tego raportu pierwsze 2 lata programu można uznać za stracone. Panie ministrze, to jest taka dla pana recenzja, że w zasadzie jedno pytanie mam tylko. Jakim cudem pan się jeszcze uchował? Przez pierwsze 2 lata przygotowaliśmy ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości, przygotowaliśmy mechanizm, który pozwalał na realizację inwestycji mieszkaniowych. Mam nadzieję, że te deklaracje, które złożył pan minister Kwieciński, który przejął ten program początkiem tego roku... Ale musiano roku, to panu zabrać, dlatego że pan sobie z tym nie radził, zostaną, prawda? Nie, nie dlatego. Taka była decyzja pana premiera. Od rozpoczęcia programu w czerwcu 2016 roku, pisze pan Józef Orzeł, popełniono wiele błędów, zmieniano koncepcję i źle przygotowano przepisy, czyli dwie najważniejsze rzeczy, pomysł i przepisy, zostały sknocone. To nie ja mówię. Tak mówi raport, który trafił na biurko premiera Morawieckiego, trafił na biurko Jarosława Kaczyńskiego. Był to pomysł, który w moim przekonaniu, nie tylko w moim przekonaniu, ale przede wszystkim zespołu, z którym przygotowywaliśmy ten projekt, pozwalał i pozwala realizować program mieszkaniowy. Mówiliśmy, że... Ale wie pan, że to miał być sztandarowy program PiS-u, mieliście z tym iść do wyborów. Mówiliśmy o tym, że program mieszkaniowy, Mieszkanie Plus, to nie jest program skrojony na rok, na 2, na 3 lata, tylko nie, to jest program, który w przeciągu 10 lat powinien rozwiązać problem mieszkaniowy w Polsce. Jestem przekonany, że tak się stanie i nie będzie tutaj z tym żadnego problemu. Panie ministrze, pan teraz może składać obietnice, bo pan za to nie odpowiada. Kiedy pan odpowiadał, to zdaniem autorów raportu wszystko leżało. Mógłbym polemizować. Ale to proszę nie miałem okazji rozmawiać z autorem raportu. Nie, bo to, panie ministrze, to proszę polemizować, proszę się bronić. To nie jest moje zdanie, ja tego nie badałem i tu to badali eksperci. To jest raport zamówiony przez rząd. No. Przyjęliśmy ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości, uruchomiliśmy Krajowy Zasób Nieruchomości, uruchomiliśmy procedury, które pozwalały przyspieszyć i realizować inwestycje mieszkaniowe w bardzo szerokim zakresie. Fantastycznie, to są konkrety. Ale nie beznadziejnie. Ale to były konkrety. I są konkrety. Konkretnie? To oczywiście. Nie ma tych mieszkań. Mieszkania w Polsce są. Otóż ilość mieszkań każdy budowanych... Każdy sobie może pójść i kupić na ilość, wolnym rynku. Ilość mieszkań budowanych, ilość mieszkań... Ale nikt nie powiedział, że będziemy rozdawali te mieszkania. Nie, ale program Mieszkanie Plus... Ilość mieszkań budowanych co roku idzie wielkością niespotykaną w poprzednich latach, bo 170 tysięcy mieszkań rocznie ile z tego było w Mieszkaniu Plus? Różni się z kwotą 50 tysięcy mieszkań w 2011 czy 2012 roku. To jest mniej więcej około 2 tysięcy. Mieszkanie Plus to przede wszystkim realizacja szerokiej polityki mieszkaniowej polegającej na budowie domów, mieszkań na wynajem,
To pan, nie, pan jeszcze do tego mieszkań, dorzuci domy starców, to w końcu też mieszkań, domy. No. Mieszkań realizowanych przez samorządy, to bardzo szeroki, bardzo szeroka paleta. Ale dobra, niech się z tym rzeczywiście, niech się martwi tym Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki, niech oni panu wystawiają laurki i to nie nasz, to nie moja, rola. Ale ja pana spytam już ostatnią zupełnie sprawę. Czy wybiera się pan do Parlamentu Europejskiego nie z wizytą, ale jako europoseł? Nie, nie wybieram się do Parlamentu Europejskiego. Nie miałem takich zamiarów. Nie mam. Jestem przekonany, że w najbliższym czasie ta sytuacja się nie zmieni. Ale w dalszym również. Czyli nie wybieram się do Parlamentu Europejskiego. Kiedy pan przyjdzie do nas następnym razem? Zawsze odpowiadam, jeżeli tylko będzie wola z drugiej strony, to... Pod koniec stycznia? Za miesiąc? Stycznia, początek lutego, koniec grudnia. Koniec grudnia to może niekoniecznie, koniec grudnia to my nie będziemy mieli programów, ludzie sobie odpoczną od polityki. Koniec stycznia. To jesteśmy umówieni na koniec stycznia. Będzie pan się chwalił wtedy, jak działa internet Pendolino. I może jednak coś się zda zrobić z tą pracą magisterską. Mógł powiedzieć, tak, będę mógł powiedzieć na pewno... A może pan przynajmniej powie, co pan skończył. Będę mógł powiedzieć na pewno więcej na temat roszczeń podwykonawców, którzy realizowali... Dobrze, trzymamy pana za słowo. Roszczeń wobec firmy Astaldi, jeszcze raz przypominam, nie wobec państwa na wprost, ale tego generalnego wykonawcy, który to trzymamy niestety, za słowo, proszę państwa, zszedł nam z budowy. Proszę państwa, ale będziemy także mówili zapewne i o tej polityce taborowej. Ja się przygotuję do tego... do tej części, czyli wagony, pociągi. Także będziemy mogli mówić o inwestycjach kolejowych. Bardzo chętnie. Myślę, jest bardzo szeroka paleta. Proszę państwa, jesteśmy umówieni z panem ministrem na koniec stycznia roku 2019, dodajmy od razu, bo pan powie, że pan nie mówił. Nie, ja nie powiem na pewno, że to w 2020. Koniec stycznia 2019 roku. Koniec stycznia 2019 roku. Pan minister Andrzej Adamczyk był państwa i moim gościem. Kłaniam się nisko. Dziękuję.